Hello guys! Probably you know N'Golo Kanté. N'Golo Kanté is a French player who plays for Chelsea London. Yes, and I think he's one, I think, to my mind, he's capable of dribbling well, and what's more, N'Golo Kanté is able to recover the ball quickly. An outstanding player. Without a shadow of a doubt, he's an outstanding player. Moi drodzy, na pewno znacie N'Golo Kanté. Bardzo dobry, jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji. Francuz obecnie grający w Chelsea London. I w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów Chelsea pokonała Lille, francuski zespół 2-0. Chociaż nie, mówi się Lille, bo dowiedziałem się niedawno, że na przykład taki zespół, który pisze się Angers po francusku, Francuzi mówią Angers, oh my gosh. But okay, I'm not an expert in French. I'm an English shark, okay? Moi drodzy, i takie zdanko w analizie gry N'Golo Kanté było: Kanté set up Pulisic for the second goal. Kanté set up Pulisic for the second goal. Moi drodzy, Kanté wypracował drugą bramkę Pulisicowi, tak? Czy Pulisicowi, generalnie Pulisic wychował się bodajże w Stanach Zjednoczonych, więc wiele osób mówi Pulisic, ale pewnie są tacy, którzy mówią Pulisic, ale znowu, ja się nie będę o to spierał, bo to nie chodzi o wymowę nazwiska Pulisic czy Pulisic. Moi drodzy, bardzo często mówimy, że he assisted the goal, he created the goal. Kolejna, bardziej zaawansowana wersja w mojej nomenklaturze to jest Champions League English, czyli język angielski z Ligi Mistrzów. Można powiedzieć: Kanté set up Pulisic for the goal. Czyli on wypracował mu gola. To może być asysta, to może być na przykład asysta drugiego stopnia, to może być wypracowany, wywalczony rzut karny, tak? Ostatnio w meczu chociażby Śląska-Wrocław Wojtek Golla był faulowany i Fabian Piasecki strzelił gola. So we can say Golla set up Piasecki for the goal, ok? I tak samo w każdym innym meczu. Wyobraźmy sobie, że reprezentacja Polski gra i na przykład Zieliński wypracował bramkę Lewandowskiemu, czyli Zieliński set up Lewandowski for the goal, ok? Wypuścił go, wykreował mu tą bramkę, czyli tak jakby być może mu asystował. No i właśnie tak używamy to wyrażonko: set up a player for the goal. Weźmy sobie znowu Chelsea i na przykład mówimy, niech będzie Havertz set up Lukaku for the goal, czyli Havertz wypracował Lukaku bramkę. Inna sytuacja, nie wiem, Paris Saint-Germain, Messi set up Mbappé for the goal, ok? So just another option. Popatrzcie, inna, kolejna, krótka, konkretna wskazówka, w tym wypadku set up somebody for the goal, wypracować, wykreować komuś bramkę jako alternatywa dla assist, create the goal and so on. Boom! Nauczcie się tego wyrażonka i będziecie o jeden kroczek lepsi w swoim językowym rozwoju. Step by step. Tak się językowo rozwijamy. Pamiętajcie, teraz właśnie, no dzisiaj mam, w tym tygodniu, this week is a very busy week for me, so that's why I'm recording this on my way to the match. Nagrywam to w drodze na mecz. Piłkarski weekend się rozpoczyna. Najprawdopodobniej wrzucam ten filmik w sobotę, czyli jutro, bo dzisiaj jest piątek. No i pamiętajcie, pod spodem notatka treningowa www.kornelpaszkiewicz.pl. Tam możecie znaleźć kilka zdanek z tego wyrażonka setup somebody for the goal. No i rozwijamy się, moi drodzy, step by step. Pamiętajcie, piątek, sobota, zawsze język angielski piłkarski. Dzisiaj bardziej zaawansowany. About Kanté, about set up somebody for the goal. Just keep going, keep pushing, keep swimming forward. See you guys, bye bye.